Błażej, wiesz, kim jest żołnierz? Tak. I kto to jest? Żołnierz to jest taki ktoś, że ktoś strzela w takie tablice, żeby trafić na przykład w środek albo na bok. I jak chodzi żołnierz ubrany? Maszeruje. Maszeruje. A co jest ubrany? Na mundur. Mundur. A jaki kolor ma ten mundur? Ciemnozielony. Super. A czym jeździ żołnierz? Czołgiem. A co nosi przy sobie? Plecak. I co jeszcze może mieć? Pistolet. Wojtek, wiesz, kim jest żołnierz? Co to za pan? Tak. I jak jest ubrany? Na szaro. I co robi żołnierz? Walczy. Walczy, tak. I żołnierz jest w wojsku, tak? Tak. Jak jest dużo żołnierzy, to mówimy, że to jest armia, tak? I co żołnierze noszą ze sobą? Bronię i miecze. Mhm. A czym jeżdżą? Taki duży, taki wielki pojazd się nazywa. Czołg. Mikołaj, wiesz, kim jest żołnierz? Co to za pan? Mikołaj, ten pan co robi? Walczy? Tak. A jak jest ubrany? Jaki kolor ma jego mundur? Czarny. I co nosi ze sobą? No jakiś pistolet? Pistolet. Karabin? Mikołaj? Ma karabin? Nosi ze sobą? Tak. Olek, wiesz, kim jest żołnierz? Tak. I co jest za pan? Taki, który walczy z drugimi żołnierzami. Mhm. I jak chodzi ubrany? W taki strój żołnierski. I jak ten strój wygląda? Jest taki zielony i biały. Mhm. I co żołnierz nosi ze sobą? Karabin. I co jeszcze? Pistolet. Mhm. A czym jeździ? Autem. Mhm. A czym jeszcze? A na polu bitwy? Czołgiem. Maja, czy wiesz, kim jest żołnierz? Rycerz, ale taki współczesny, tak? Pomaga. Pomaga, tak? I co jeszcze żołnierz może robić? A wiesz, walczyć. Super. I co nosi żołnierz? Mundur. Mhm. A jaki kolor ma ten mundur? Srebrny. Zielony. Zielony. Mhm. I co jeszcze żołnierz nosi przy sobie? Co może nosić? Hełm. Mhm. Miecz. No miecz, chyba pistolet bardziej, nie? Albo karabin. Tak, Maja? Mhm. A czym jeździ? Czołgiem.